lewo, tak? Do tej części wkładamy, a tu ja myję wam łapy. No. Ole łapki. To chyba ty jesteś tym smokiem, co? Proszę pani. Tak. Trzecia siedziba ulica Żeromskiego, potem Bema i wreszcie tutaj ulica Morska. Jestem przekonany, że to siedziba nie tylko piękna i nowa, nowoczesna, ale to co najważniejsze, to co mieliśmy okazję zobaczyć nie tylko tu na scenie, ale przechodząc przez wszystkie pracownie, to siedziba, to dom wypełniony naprawdę fantastyczną, uzdolnioną, twórczą młodzieżą. Chciałbym, korzystając z takiej szczególnej okazji, bo spotykamy się nie przez przypadek w Dniu Dziecka, serdecznie złożyć podziękować i złożyć życzenia wszystkim młodym artystom, którzy od lat uczęszczając do Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni pod okiem swoich opiekunów, swoich wychowawców, instruktorów zdobywają nowe talenty, nowe umiejętności. Chciałbym podziękować panu dyrektorowi Eugeniuszowi Korkowi za niezwykłą energię, z którą prowadzi dom. Chcę wyrazić takie przekonanie, że przyjmie się to nowe miejsce. Wiem, że to będzie na początku trochę zmiana pewnych przyzwyczajeń, ale chodząc po różnych pracowniach, pytaliśmy dzieci, z jakich stron Gdyni przyjeżdżają w to miejsce i tak naprawdę zarysowała się mapa całej Gdyni. Ja myślę, że to miejsce dobrze skomunikowane ułatwi ten dostęp i myślę, że będzie równie dobre z tej perspektywy, jak poprzednia siedziba. Tu są większe przestrzenie, piękne, nowe, pełne światła, pełne nowego sprzętu, więc myślę, że to ta nowa jakość, która spowoduje, że tych nowych pomysłów, nowych aktywności będzie jeszcze więcej. Jestem zachwycona, panie, tylko przede wszystkim tym, jakie to są wspaniałe, piękne pracownie, pięknie wyposażone.
fantastyczni nauczyciele, rozmawiałam prawie z każdym. Jest cudownie. Szkoda tylko, że tylko jeden taki wspaniały młodzieżowy będzie, a nie dwa. Gdynia Południe też zasługuje na coś tak fantastycznego, tym bardziej, że niesamowicie się rozwija. Jest tak dużo w tej chwili w budowie budynku, że rzeczywiście trzeba będzie myśleć o tym, żeby na tamtym terenie coś tak fantastycznego powstało. Cieszę się ogromnie. Ogromnie się cieszę, że możemy się chwalić czymś tak fantastycznym. I kto się tak chwali? Wydział Edukacji. Wydział Edukacji, Oświaty, a przede wszystkim w tej chwili Komisja Oświaty Miasta Gdyni. Pod przewodnictwem Mirosławy Borusewicz. Dziękuję. Eugeniusz Korek, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni. Jesteśmy w nowej siedzibie, ulica Grabowo 2. Przepiękna siedziba, stwarzająca nam ogromne możliwości. Możemy rozwijać naszą ofertę programową, możemy przyjąć więcej dzieci z Gdyni, możemy zatrudnić więcej nauczycieli i możemy wreszcie oddziaływać na całą dzielnicę poprzez nasze występy, propozycje kulturalne, festyny i temu podobne. Będziemy organizowali wiele konkursów, będziemy współpracowali z Radą Dzielnicy, ze wszystkimi podmiotami, które mają za zadania zapewnić wolny czas dzieciom. Ponad 30 pracowni i w każdej pracowni są grupy wiekowe. W sumie mamy ponad 1000 uczestników zajęć. Zatrudniamy 36 nauczycieli z administracją, obsługą i pracownikami lodowiska. To jest już dość duży zakład pracy, to jest ponad 60 osób zatrudnionych. I nasza siedziba będzie najpiękniejszą siedzibą w Europie. Ma robić najróżniejsze rzeczy. Jakie tylko sobie fantazja dziecięca wymyśli. Dokładnie tak.